Witam Cię bardzo serdecznie. Z tej strony, Konrad Książak z kanału Konrad Książak i Giełda Pieniądze Inwestycje. Dzisiaj porozmawiamy o spółce, która zajmuje się w dużej mierze walizkami, ale nie tylko. Mowa o spółce Witchen. No i jeżeli chodzi o Witchen, tak powiedziałem, oni zajmują się głównie waliskami chyba z tego są najbardziej znani, ale na ich portalu można kupić też inne rzeczy. No i bierz, biorąc pod uwagę. Ogólną sytuację, jeżeli chodzi o całą sprzedaż, to zauważmy, że te walizki to jest około no, między 50 a 60% tej sprzedaży. Rzeczywiście absolutna, dominująca pozycja, ale z drugiej strony mamy też chociażby torebki, gdzie przez pierwsze pół roku 2024 to było prawie 20%, tak dokładnie 18, 18%. Też ubrania i dodatki około 12%. Więc widzimy, że to nie są tylko, tylko walizki, chociaż oczywiście walizki to jest ta główna, to ich, ten ich główny produkt. Biorąc pod uwagę grupę witchen. Oni, wydaje mi się, że próbują się pozycjonować na markę premium, to znaczy próbują tutaj pokazywać się jako taka marka, marka premium, no, biorąc pod uwagę te ceny. Raczej nie powiedziałbym, że to są, że to jest marka marka premium. Patrząc też na ceny, możemy od razu zobaczyć jedną rzecz i oni też o tym mówili, że dyrektywa omnibus wpłynęła negatywnie na samy biznes. Dyrektywa omnibus, czyli to, że jeżeli robimy jakąkolwiek obniżkę, to musimy też dać najniższą cenę z ostatnich 30 dni. No i chodziło o to, że jest wiele sklepów, które robią teoretycznie obniżkę, ale ta obniżka jest stała, tak? Czyli mamy na przykład towar za 600 zł, ale obniżona cena do 300 zł. Ktoś pomyślał czyli 50% rabatu, bardzo duży rabat, ale tak naprawdę tak jest zawsze, czyli ten rabat jest zawsze te 50% i ta, ten produkt nigdy te 600 zł powiedzmy nie kosztował. No i żeby to ukryć, wprowadzono dyrektywę Omnibus, to dokładnie zaimplementowano unijną dyrektywę Omnibus, czyli to, że jeżeli mamy do czynienia z jakąkolwiek obniżką, trzeba też napisać najniższą cenę z ostatnich 30 dni. No i to rzeczywiście mogło wpłynąć na wyniki spółki witken no bo zauważmy, mamy chociażby przecenioną cenę regularna 599,90 na 190 -90. Ale najniższa cena z ostatnich 30 dni to jest 219,90, więc prawdopodobnie to jest ta cena, która była tutaj na stałe. Ta 599,90 jest tylko po to, żeby przyciągnąć klienta, że mam zobacz, mamy taką obniżkę. No i to rzeczywiście mogło wpłynąć na biznes, bo mamy bardzo dużo właśnie takich, takich walizek czy jakichś innych produktów, właśnie w spółce Witchen, gdzie rzeczywiście mamy do czynienia z tym, że ta najniższa cena z 30 dni jest zupełnie inna niż cena regularna i też inna bardzo często niż, niż cena obecna. No tutaj jak sobie zobaczymy, praktycznie wszystko jest przecenione. No, może nie wszystko, ale bardzo duża część właśnie tych różnych, różnych produktów jest przeceniona, chociaż jak mówię, w dużej mierze właśnie to są takie przeceny, które na pierwszy rzut oka wyglądają na minus 50-70%. W rzeczywistości to jest minus 10-minus minus 15%. Mniej więcej w takim sposób to, to wygląda. Jeżeli mówimy o jakiejkolwiek spółce giełdowej, to bardzo często na stronie takiej spółki giełdowej jest też informacja o historii, czyli kiedy, byli kiedy było założenie spółki, kiedy na przykład weszli na giełdę, jakie były takie kamienie milowe, najważniejsze informacje. Ale przyznam, że nie spotkałem się jeszcze z czymś takim, co, 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 co jest na stronie Witchen. No bo jeżeli wejdziemy na stronę Witchen i wejdziemy w zakładkę o firmie, to tam jest też napisana historia spółki. Ja krótki fragment tej historii może przeczytam. Przyznam, że pierwszy raz coś takiego w życiu. Widzę na no, stronie spółki giełdowej. Jak rozpoczęła się historia tej słynnej marki? Bo ja przypomnę, że jeżeli chodzi o markę Witchen, to jest polska marka założona przez Jędrzeja Witchena, dlatego też się nazywa Witchen. Więc kawa historii. Jak rozpoczęła się historia słynnej marki? Jędrzej Witchen był młodym chłopcem, kiedy dostał od swojego dziadka niezwykły prezent piękny, stary, skórzany portfel. Właśnie wtedy młodzieniec zaczął doceniać piękno galanterii skórzanej oraz jej najwyższą jakość, która trwa przez długi czas. Kiedy kilka lat później musiał zdecydować co robić w życiu, wiedział, że chce zająć się tym, co piękne i trwałe kalendarją skórzaną. Nie miał doświadczenia, ale zaufał swojej biznesowej intuicji, która do tej pory pomagała mu w prowadzeniu firmy. Postanowił zaryzykować i zainwestować wszystkie oszczędności w projekt swoich marzeń. Wiedział, że jeśli, jeśli ma mu się udać, musi postawić na najlepszą jakość. Wszystkie pieniądze wydał na najlepsze skóry, nici, materiały oraz zatrudnienie rzemieślnika, który na początku sam szył wszystkie produkty. Jędrzej Rafał Witchen osobiście sprawdzał jakość każdego portfela. Dbał o to, by produkty sygnowane jego rodowym nazwiskiem kojarzyły się z luksusem i najwyższą jakością. I tak dalej, i tak dalej. Ja oczywiście polecam przeczytać całą całość tej, tej, tej historii. Na końcu nie ma żadnej informacji, że że nasz główny bohater pokonuje smoka, no ale, ale widzimy, że jest to dosyć specyficzne. Znaczy ja się nie spotkałem raczej na stronach spółki, spółek giełdowych takiej właśnie historii. Historia to są właśnie zazwyczaj kamienie milowe, jakieś ważne wydarzenia w historii, w historii spółki, a tutaj mamy piękną, piękną historię, myślę, że spokojnie dzieciom można opowiadać na, na dobranoc zamiast, zamiast jakiejś takiej historii jakimś, nie wiem, szewczyku, dratewce na przykład. Więc jest to dosyć specyficzne, ale ktoś powie, że się, że się czepiam. Co do samego biznesu, jakby nie ma to żadnego, żadnego wpływu i żadnego znaczenia. Rzeczywiście, rzeczywiście tak, tak jest. Wracając do grupy Witchen, to jest coś, co mnie troszeczkę zaskakuje. To znaczy, myślałem, że jeżeli chodzi o Withen, no skoro mówimy tutaj głównie o torbach, no to ten szczyt sprzedaży to będzie jakiś taki sezon przed wakacjami. tak? Jeżeli większość osób wylatuje na wakacje, lipiec, sierpień, wrzesień, to może maj, czerwiec, może lipiec. A tu się okazuje, że jeżeli chodzi o ich Sezonowość rzeczywiście jest, ale według szacunków zarządu emitenta 30-40% sprzedaży jest generowana w czwartym kwartale. Ma to związek ze zwiększonymi wydatkami na produkty stanowiące prezenty świąteczne, czyli zazwyczaj kupujemy właśnie te, te, te prezenty i to są na przykład walizki. To mnie tyle, lekciutko zaskakuje, bo myślałem, że ta sezonowość tam inaczej powinna być rozłożona. Oczywiście po wynikach finansowych to widać, tak? Jeżeli wejdziemy w wyniki finansowe kwartalne, wyniki finansowe, to zauważymy, że ten czwarty kwartał zazwyczaj jest tym kwartałem najlepszym. W całym, w całym roku. Oczywiście czasem jest to troszeczkę zaburzone, ale zazwyczaj ten czwarty kwartał to jest ten najlepszy, najlepszy kwartał pod względem właśnie, właśnie przychodów. A skoro jesteśmy przy finansach, to też warto wspomnieć, że spółka płaci dywidendę i e, ma politykę dywidendową. Witchen planuje wypłatę dywidendy w wysokości od 30 do 70% skonsolidowanego zysku netto za dany rok obrotowy. Rekomendacja zarządu w sprawie wypłaty dywidendy będzie zależeć od wielkości wypracowanego zysku, sytuacji finansowej spółki, potrzeb kapitałowych e, spółki. No, zawsze trzeba o tym, e, o tym pamiętać. Rozstrzał dosyć duży, 30-70%, ale ostatnio myślę, że inwestorzy nie mogli absolutnie e, narzekać, to bo biorąc pod uwagę te dywidendy za 2021 rok, 3 złote, 3 grosze, później 3,33%, 3,57. Chociaż jak zobaczymy na te dywidendy, to możemy zauważyć, że cały czas jest jakby dodatkowa wartość z kapitału zapasowego. No i rzeczywiście, biorąc pod uwagę te wyniki finansowe, oni ostatnio wypłacali 55 milionów 60,65. No, za 2021 wypłacili 55 milionów, gdzie zarobili 42. Później zarobili trochę ponad 60. Wypłacili właśnie okolice 60 milionów złotych. Więc no, można powiedzieć, że tak dosyć mocno rozpieszczali tych akcjonariuszy właśnie ze względu, na, ze względu na dywidendę. Tutaj, biorąc pod uwagę akcjonaria, to największym akcjonariuszem jest Jędrzej i Monika Witchenowie. Czyli Jędrzej, założyciel spółki Witchen, on jest też prezesem w tym momencie mają ponad 50%, prawie 60% akcji, więc y, i głosów na walnym zgromadzeniu, więc od nich tak naprawdę wszystko zależy, tylko pamiętajmy o tym, że to nie jest tak, że, że główny akcjonariusz musi mieć powyżej 50%, bo jego trzeba przegłosować, więc nawet gdyby, podejrzewam, gdyby Jędrzej i Monika Witchanowie mieli 40%, to i tak nikt ich nie przegłosuje, no bo na takim walnym y, musieliby ich przeciwnicy mieć więcej głosów niż Jędrzej i Monika Witchanowie, a tutaj tych dużych akcjonariuszy jest 13%, więc oni musieliby tą drobnicę całą zebrać, czyli nas, inwestorów Indywidualnych, żeby się sprzeciwić jakiejś uchwale, więc to jest praktycznie nierealne. Więc tutaj nawet gdyby zeszli jeszcze nawet poniżej tych 50% i tak rodzina Witchenów o wszystkim by tutaj decydowała. A dlaczego mówię o tym zejściu poniżej 50%? Ze względu, ze względu na to, że już tutaj było jedno ABB, akcjonariusz Witchen sprzedał ABB 2,8 miliona akcji po, 30, po 35 złotych. No i teraz właśnie mówimy o tym, że jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o to ABB, tutaj już jedno było, więc niewykluczone, że kiedyś w przyszłości też, też będzie. To był maj 2023, 2023 roku. No w każdym razie zauważmy, rodzina Witchenów dostaje pieniądze oczywiście z dywidendy ze względu na to, że, że ma te, te akcje. No i jeszcze też, też ABB, także mnie to zdziwiło, myślę, że rynek też był zdziwiony, że takie ABB tutaj, tutaj było. Oczywiście Wittgen szedł mocno w górę, więc ktoś mógł powiedzieć, że, 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 wykorzystali, że wykorzystali moment. Że rzeczywiście były tam mocne, mocne wzrosty, no ale i tak biorąc pod uwagę jakby... Potrzeby kapitałowe no nie znamy rodziny Witchenów, ale z drugiej strony no z samej dywidendy tutaj, jeżeli mówimy o tym, że 3 zł dywidendy na, na jedną akcję było, no to oni no, grubo ponad 30 milionów dostali w zeszłym, w zeszłym roku. Więc też na co tutaj zwracać należy uwagę. I jak dla mnie to było po prostu dziwne, że to ABB tutaj, że to ABB tutaj, tutaj było. No a patrząc na ostatnie wyniki finansowe, mamy wstępne dane za kwartał trzeci, a takie no, całkowite dane, raport mamy za drugi kwartał, znaczy raport półroczny tutaj mamy, raport za trzeci kwartał dopiero w listopadzie, 21 listopada. No i biorąc pod uwagę te wyniki finansowe za drugi kwartał 2024, zauważmy przychody plus 2%, czyli nie ma jakoś takiego bardzo mocnego wzrostu. Zysk to, to słabszy, chociaż operacyjny troszeczkę lepszy, to możemy tutaj sobie. Zobaczyć, że plus 2% jeżeli chodzi o przychody, chociaż to też trzeba powiedzieć, że w ostatnich kwartałach te przychody były na minusie. Lekkim, ale jednak minusie. Tak naprawdę od trzech ostatnich kwartałów oscylujemy w okolicach zera. Mówię tutaj o czwartym kwartale 23, pierwszym 24 i drugim 24. Mniej więcej w okolicach zera te, te, te przychody. Inflacja no, nie jest już aż tak wysoka, tak więc biorąc pod uwagę przychody plus 3%, no to, no to można powiedzieć, że, 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 że tutaj on, inflacja zrobiła właśnie te plus te plus 3%, ale pod względem Samego zysku netto, to widzimy, że już jest, już jest o wiele słabiej rok do roku i to patrząc na te ostatnie kwartały, ostatnich czterech, ostatnie cztery kwartały, no biorąc pod uwagę sam drugi kwartał, no to przypomnę, że zysk netto jednost akcjonariuszy jednostki dominującej był wyższy niż zakładał konsensus, 10% niższy rok do roku, ale wyższy niż, niż to zakładał, zakładał konsensus. No tutaj, biorąc pod uwagę samą spółkę, pamiętajmy o tym, że oni sprzedają w wielu krajach. Zauważmy, no, Polska jest bardzo istotnym rynkiem, ale oprócz tego, oprócz tego też sprzedają no, w dużej mierze poprzez marketplacy, czyli na przykład na Amazonie, na eBayu, tak, czyli przez, te, przez takich operatorów. Mają też sklepy online'owe, offline'owe w niektórych, w niektórych krajach wychodzą teraz na Rumunię. Zresztą o tym sobie też za chwilkę porozmawiamy. W każdym razie, patrząc na te wyniki finansowe, zauważmy, że lekko spadła marża brutto na sprzedaży o 1,5 punkta procentowego. Na to na pewno warto teraz zwracać uwagę. Za tylko do tego do tego przejdziemy, ale patrząc na sprzedaż samą, to mamy. Tutaj takie rozróżnienie między sprzedażą krajową a sprzedażą zagraniczną. Także od razu możemy zauważyć, że ta sprzedaż krajowa jest absolutnie dominująca, i biorąc pod uwagę rok do roku, no to mamy lekki spadek właśnie w tej sprzedaży w stosunku do drugiego kwartału 2023. Mamy lekki spadek w sprzedaży zagranicznej, bo wtedy wcześniej to było 22,6, teraz 19,6, no ale za to krajowa poszła trochę, poszła trochę w górę. Zresztą, patrząc na na ten raport finansowy możemy sobie zobaczyć, że że tutaj przychody bardzo podobne i koszty też trzeba przyznać, że bardzo, bardzo podobnie, to znaczy te koszty sprzedaży zauważmy, no 4 miliony, 3,5 miliona powiedzmy wyższe, więc to nie są jakieś dużo wyższe, koszty ogólne zarządy to takie same, tutaj działal na działalności finansowej jest troszeczkę, troszeczkę takie więcej różnic, no bo tak, biorąc pod uwagę koszty operacyjne, no te 3,5 miliona złotych, złotych więcej, mniej więcej tak to, tak to wygląda, 3 miliony powiedzmy złotych więcej, gdzie tutaj w dużej mierze zjadły to po prostu wynagrodzenia, tak, zauważmy 1,7 miliona złotych więcej wynagrodzeń. No, ciężko się do tego przyczepić. Mniej więcej właśnie tutaj tak to wygląda, jeżeli chodzi o depresję, na wzrosty wynagrodzeń. Więc jak mówię, no, ciężko tu jednoznacznie powiedzieć, że coś, coś jest nie tak, biorąc pod uwagę właśnie. Właśnie spółkę, patrząc na te koszty finansowe i przychody finansowe, tutaj mieliśmy, no powiedzmy, że spore różnice w przychodach finansowych. Rok temu były pozytywne różnice kursowe, teraz już tego nie było. Przypomnę, że właśnie spółka w dużej mierze sprzedaje w, w Polsce, plus euro złoty na przykład jest dla nich. Dla nich istotny i też odsetki mieli prawie 1,5 miliona. Teraz tego nie było, a biorąc pod uwagę koszty finansowe, one im urosły i to odsetki od kredytów i od umów, umów leasingu, więc to też zrobiło różnicę na wyniku netto, tak? Biorąc pod uwagę ten wynik operacyjny, no to on nie zawiera tych różnic kursowych, przychodów, kosztów finansowych, wynik netto już, już tak, więc też warto, warto mieć to właśnie, właśnie na, na uwadze. W każdym razie, wracając do. Do samej samej spółki. Ta marża lekko tutaj widzimy, że spadła w tym drugim, drugim kwartale. Oni mówili, że poziom kursu, no, złoty dolar, też euro ma, ma istotny wpływ, przeceny, które oni robili i też popyt konsumencki. Mówią właśnie o tym, że jeżeli chodzi o ten popyt konsumencki, no on nie był aż tak aż tak silny, jak liczyli wcześniej. Mówią, że konsumenci wciąż są bardzo ostrożni, jeśli chodzi o wydatki, co potwierdzają raportowane przez GUS niskie odczyty dotyczące sprzedaży detalicznej w kategorii tekstylia, odzież i... I obuwie. No, rzeczywiście, biorąc pod uwagę sprzedaż detaliczną towarów, ona jest trochę na plusie, ale patrząc już bezpośrednio, tutaj mamy dane od początku roku do końca sierpnia za tekstylia, odzież, obuwie. No to mamy spory spadek. Bardzo mocny spadek. Ale tu jest pewien problem, bo dane o sprzedaży odzieży są zaniżane w kategorii pozostałe, zawyżane przez zmiany wiodącego PKD dużej spółki handlowej, dlatego ich interpretacja jest utrudniona. No i właśnie zauważmy, w pozostałych rzeczywiście mamy mocne wzrosty, a tutaj w, w teksty odzieży, obuwiu, spadki, więc ciężko to jakkolwiek porównywać rok do rok do roku i to jest myślę, że no jednak dosyć, dosyć istotny, istotny problem. W każdym razie mówią o tym, że liczą, że zdołamy odwrócić negatywną tendencję z dwóch po, poprzednich kwartałów odnośnie oczywiście sprzedaży. Dążymy do zwiększenia sprzedaży we wszystkich kanałach i uważnie kontrolujemy, kontrolujemy koszty. I mówią, że grupa notuje rosnący udział przychodów ze sprzedaży w sieci stacjonarnej, gdzie klienci w mniejszym stopniu są wrażliwi na ceny. Cenę, która w przypadku zakupów online często przesądza o zakupy. No, rzeczywiście bardzo często, kiedy mamy jakiekolwiek zakupy online, to patrzymy w dużej mierze cenom, a tutaj, kiedy wchodzimy do sklepu, no to mamy no, mocno zawężony tutaj ten obszar wyboru, więc, więc ta cena też nie gra aż tak dużej tak roli. Spółka właśnie pokazuje, że te koszty są pod kontrolą. Koszty ogólne. Zarządu sprzedaży na, na metr kwadratowy mniej więcej na tym samym poziomie, nawet troszeczkę leciutki spadek, więc to jest powiedzmy informacja informacja w miarę pozytywna. No tak na to trzeba tak na to trzeba patrzeć i mówią, że właśnie będą skupiali się na marżowości. Marża brutto 62,1. Obniżenie kosztów sprzedaży to jest wynikiem aktywnego zarządzania kosztami. Tak, właśnie też oni mówili o tym, że. Że, na te, że koszty będą rzeczywiście kontrolować no, czy, tak, czy tak będzie no tutaj pamiętajmy o tym, że no mieliśmy, mamy cały czas różnice kursowe o tym trzeba pamiętać, też biorąc pod uwagę koszty frachtu, zauważmy w ostatnim czasie one rosły, no chociaż ten sam już ostatnie, ostatnie tygodnie to jest spory spadek ale widzimy, że jest tutaj o wiele wyżej niż to było chociażby w rok temu, w wrzesień, październik 23 roku, więc no, to nie do końca sprzyja, jeżeli chodzi o jakąś optymalizację Minimalizację, optymalizację kosztów, więc to jest można powiedzieć pewien problem. Z drugiej strony oni mówią o tym, że będą aktywnie zarządzali poziomem zapasów, przynajmniej tak, tak deklarują też na konferencji właśnie wynikowej mówili, że, że jeżeli chodzi o spółkę, no to Niższe koszty energii rok do roku tutaj wsparły właśnie w tych, w tych kosztach, w tym lepszym poziomu kosztów. A odnośnie inwestycji, to jest myślę, że dosyć istotna sprawa też w kontekście, w kontekście samej dywidendy. No bo spółka jest dywidendowa, tak? Czyli inwestorzy też liczą na, na te wysokie dywidendy. I rzeczywiście, biorąc pod uwagę te dywidendy, one były wysokie w ostatnich latach, ale pytanie, czy tak będzie dalej. No, bo spółka Witchen planuje zakończenie inwestycji w centrum logistycznym w Palmiarach w roku 2025-2026. Mówią o tym, że stale rosnące znaczenie e-commerce, konieczność zwiększania efektywności spowodowały, że właśnie zmodernizują, rozbudują centrum logistyczne w Palmiarach i obecnie dwie hale magazynowe zostaną uzupełnione o trzeci budynek wyposażenie hali numer 1 będzie zautomatyzowane na przełomie 24-25 planowane jest zakończenie prac projektowych przygotowawczych no i później będzie, później będzie tutaj ta rozbudowa mówią o tym, że że, że, że spodziewamy się, że inwestycja zakończona zostanie w 26. Liczymy, że w drugiej połowie 25. nawet może to być zrealizowane. No i pytanie: ile to będzie kosztować? Najpierw oni mówili o tym, że w ogóle chcą wybudować całkowicie nowy, nowe centrum logistyczne i to miało kosztować 60-70 milionów złotych. No teraz mówimy o tej właśnie rozbudowie. Na konferencji mówili o tym, że to będzie kosztować 30-40 milionów złotych. No i teraz pytanie: co tutaj będzie z dywidendą dalej? No bo mamy tak, z jednej strony Tutaj zauważmy, jak sobie zobaczymy wyniki roczne, no to zysk to jest niższy rok do roku na ten moment. Raczej nie zapowiada się, żeby był jakiś wystrzał w najbliższym, w najbliższym czasie. Więc możemy zakładać, że ten zysk to będzie lekko, lekko niższy. Patrząc na ich bilans, środki pieniężne okolice 30 milionów, kapitał zapasowy 50 milionów. No, jeżeli 30-40 milionów będą potrzebowali na te, na te inwestycje, no to ja się spodziewam jednak, że ta dywidenda już nie będzie aż tak wysoka. Zwłaszcza, że oni wypłacali ją z kapitału zapasowego. Więc tutaj ta, ta dywidenda może być o wiele niższa, i też stopa dywidendy może być o wiele niższa. Przynajmniej ja tak na to patrzę, no bo te główne koszty będą ponosiły właśnie, właśnie teraz. Więc no podejrzewam, że, że tutaj będą chcieli troszeczkę przeoszczędzić na dywidendzie. no Ewentualnie mogą spróbować wypłacać dywidendę z kredytu, tak? no, ale znowu to spowoduje wzrost kosztów odsetkowych, więc nie jest to moim zdaniem optymalna, optymalna forma. Więc ja bym zakładał jednak dużo niższą dywidendę i też dużo niższą stopę dywidendy w tym przyszłym roku, właśnie ze względu na. Ze względu na te inwestycje, które oni w tym momencie robią, i też ze względu na niższy zysk, niższy zysk netto. No tutaj do tej pory ta dywidenda też prawdopodobnie mocno trzymała kurs, no bo zauważmy, stopa dywidendy też była bardzo atrakcyjna, więc pytanie, co tutaj będzie dalej? No ja tutaj bym jednak zakładał, że, że będzie już trochę słabiej pod względem tej dywidendy, nawet zauważalnie słabiej pod względem tej pod względem tej dywidendy. No, i jeżeli chodzi o plany, no to utrzymanie wzrostu sprzedaży, rentowności, ekspansja między, międzynarodowa poprawa efektywności sieci sprzedaży, no to, to można powiedzieć takie ogólniki bardzo bardzo ogólne rzeczy są, są podane. Jeżeli chodzi o spółkę, mówią o tym, że chcą za wszelką cenę realizować efektywną sprzedaż, sprzedawać jak najwięcej, nie tylko w Polsce, ale też na rynkach zagranicznych budować świadomość marki. No tutaj oczywiście mamy problemy, chociażby w Niemczech odnośnie odnośnie koniunktury, więc to też są problemy, które w jakiś sposób wpłyną na wpływają na spółkę, spółkę Witchen. Powiedział też dyrektor finansowy, że zapasy, których poziom na koniec roku jest 108,7 milionów jest bezpieczny, na pewno wzrosną przed kwa czwartym kwartałem, no ze względu na to, że to jest oczywiście ten najlepszy kwartał, myślę, że to jest, to jest absolutnie podstawa. Mówią, że chcą być dalej spółką dywidendową, ale no, wysokość tej dywidendy, jak mówię, moim zdaniem będzie znacząco Znacząco niższa, no i odnośnie tego, co, co będzie w najbliższym czasie, co do trzeciego kwartału, nie dostrzegamy jakiegoś znaczącego przyspieszenia. A no więc ten trzeci kwartał prawdopodobnie bardzo, bardzo podobny. Zresztą, patrząc na samą spółkę, oni już podali wstępne dane za ten trzeci kwartał i biorąc pod uwagę te wstępne dane 115,3 miliona złotych przychodów 10% mniej rok do roku no i niestety to jest pewien problem, no bo mówili, że chcą przełamać te, jakby kontynuować tę tendencję wcześniej mówili, że chcą kontynuować tę tendencję wzrostu sprzedaży a tutaj mamy minus 10% rok do roku i znowu mówią słabe dane odnośnie sprzedaży detalicznej rzeczywiście są, są słabe, słabe dane zastój w Europie Zachodniej, w Niemczech między innymi najważniejszy zagraniczny rynek Nasila się konkurencja cenowa w kanale online za sprawą agresywnej ekspansji prowadzonej przez chińskie platformy e-commerce. No i tutaj rzeczywiście jest coraz większy problem, chociażby z temu, które mocno rozpycha się na polskim, na polskim rynku. AliExpress również. Niedawno informacja, że AliExpress jest dostępne dla polskich sprzedawców i mogą polscy sprzedawcy sprzedawać swoje produkty w jednej z największych globalnych firm e-commerce. Dostają dostęp do liczby klientów w Polsce, jak i, jak i za granicą. Też tam mają być tłumaczenia, jeżeli chodzi o. O ogłoszenie, automatyczne tłumaczenia, po, pomoc w zakresie dystrybucji. No więc AliExpress teraz mocniej zaczyna się rozwijać właśnie w Polsce. Platforma temu również. No i to mogą być problemy właśnie dla, dla spółki Witkan, ale też mówią o tym, że lepsze warunki widzą w Austrii, gdzie uruchomiliśmy dwa sklepy stacjonarne, w Rumunii, gdzie niebawem chcemy powiększać, powiększać sieć naszych naszych sklepów. Mówią o tym, że w październiku chcą u, u, mieć trzeci salon właśnie w, w Rumunii, uruchomić e sklep na Słowacji, także cały czas tutaj się rozwijają na tych rynkach, na tych rynkach zagranicznych. No i tutaj mówią o tym też, że wpływ na poziom sprzedaży w trzecim kwartale też inne zjawiska miały, chociażby wysokie temperatury we wrześniu wstrzymują decyzje zakupowe klientów potencjalnie zainteresowanych jesienno-zimową kolekcją, czego grupa doświadczyła także w tym roku. No tu się nie do końca zgodzę, bo ten 23 rok był bardzo mocny pod względem września. Te, te temperatury we wrześniu były najwyższe w historii pomiarów i ten wrzesień 24 nie był już aż tak ciepły jak wrzesień 23, więc ten efekt nie powinien być aż tak istotny ale spółka też mówi o tym, że na efekty wrześniowego kiermaszu negatywny wpływ miała też powódź w południowo-zachodniej Polsce korelacja decyzji zakupowych klientów z tymi wydarzeniami była wyraźnie widoczna w stale monitorowanych wynikach sprzedaży no i przez to właśnie minus 10% w segmencie B2B minus prawie 40%, to jest ten mniejszy segment w detalu, minus 5% łącznie minus 10% rok do roku, jeżeli chodzi właśnie o Właśnie o spółkę, no to co będzie miało wpływ na najbliższy, najbliższy czas. No to oczywiście sytuacja gospodarcza w Polsce presja płacowa, kursy walut, inflacja. I, i, i tutaj mówimy o tym właśnie, że, że ten konsument, to czy ten konsument się poprawi, na ten moment nie widać tej poprawy konsumenta, więc możemy też się spodziewać, że ten czwarty kwartał, również ze względu na chińskie platformy, może być, może być ciężki. No problem z tymi chińskimi platformami jest taki, że to nie jest jakiś one-off, to nie jest coś, co, co szybko minie. Te chińskie platformy mają ogromne budżety, więc to może być stały problem właśnie dla. Dla spółki Witken, przynajmniej ja właśnie w ten sposób, to, w ten sposób to, to widzę. Więc, jakby podsumowując to, o czym my dzisiaj mówiliśmy, czego się spodziewać w kolejnych kwartałach, kolejnych latach niższej dywidendy. Zdecydowanie niższej dywidendy w najbliższym czasie, właśnie ze względu na to, że po pierwsze, w ostatnich latach wypłacaliśmy nad wyraz wysoką dywidendę, a jeszcze z drugiej strony będzie magazyn, który pochłonie 30-40 milionów, te główne nakłady inwestycyjne no to właśnie teraz się one zbliżają. Więc, więc spółka no, po prostu nie będzie miała pieniędzy na tak wysoką dywidendę. Pytanie, czy nie będzie jakiegoś ABB też w przyszłości, jeżeli, jeżeli kurs znowu zacznie iść w, w górę? No Problem cały czas z konsumentem i tutaj były zapowiedzi, że może już będzie lepiej, jeżeli chodzi o te wyniki kwartalne, tak? mieliśmy jeden kwartał z plusem, ale kolejny już jednak, jednak z minusem, więc te perspek perspektywy na najbliższy czas raczej takie, takie negatywne. Oczywiście, kiedy konsument się odbuduje i jeżeli oni jeszcze będą mieli już ten nowy magazyn, 25-26 rok, no to można powiedzieć, że wejdą w ten rynek mocniej z przytupem. Z tych takich rzeczy, które są trwałe, ale negatywne, no to chińskie platformy. Ciężko to wycenić, no bo jak mówię, te chińskie platformy mają naprawdę bardzo wysokie budżety, więc to może być poważny problem dla, dla spółki Witchen. Także tutaj obawiam się troszeczkę spadku tej, tej dywidendy, a przez to też to trochę negatywnego tego przyjęcia przez, przez inwestorów. Przynajmniej tak patrzę w tym krótkim okresie na, na Witchen. I to wszystko na dzisiaj. Dzięki bardzo. Standardowo życzę samych zysków. Trzymaj się. Cześć.